Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym odcinku zdrabkowym. A przed nami standardowy miksik. Mamy tutaj miksik za 14 zł, mamy tutaj szczęśliwe linie, mamy pensyjkę, mamy super 7, mamy królewską grę, mamy kocham zimę, mamy 50 zł, w szybkie 50, no i taki maluszek, czas na kasę, no bo to już czas na kasę, bo ostatnio jakoś plusików nie widać, nie widać, coś tam nam wpada, coś tam nam wpada, ale nie tyle, ile byśmy chcieli. No to może dzisiaj to słuchajcie, przełamiemy, bo w końcu jest nowy tydzień, nowe szanse. No i co, myślę, że warto zacząć od czas na kasę, standardowo już od najmniejszej zdrapeczki, a skończymy na tej 3-złotowej, prawda? Myślę, że już możemy przejść do naszego drapingu, ale ja jeszcze tylko ze swojej strony serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapeczki w górę, miły komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i przejdźmy już do drapingu. Szukamy trzech identycznych kwot. Mamy 2 złote. Mamy dyszkę, mamy stówkę, mamy dyszkę, o może nam dyszkę tutaj dadzą, mamy piątkę, czyli interesuje nas tylko i wyłącznie 10 zł, ale tu w ogóle dali 20, czyli w ogóle nie do pary, no niestety pierwsza zdrapeczka dzisiaj okazała się pustakiem, SJP, odkładamy. No to zobaczymy co super 7 na to, czy znajdziemy siódemeczkę, a jak znajdziemy, no to jaką, niebieską czy czarną? Tutaj jest 2, ósemeczka, piątka, szóstka, czwóreczka, trójeczka i dziewiąteczka. LPA. No niestety kolejny pustak. No to zobaczmy co w pensyjce tutaj nam oferują. No oferują to nam przez 3 lata 2000, ale pytanie czy w tym losie akurat będzie ten los zwycięski. 34 i 26. Szukajmy. 19, jest 3 i jest 4, słuchajcie, mamy pierwszą dzisiaj wygraną, 2 złote jest na pewno, a liczy na coś więcej, ale sprawdźmy dalej, mamy, a już myślę, że kolejne 34, niestety, mamy napis pensja, mamy 17 i 27, no dobrze, myślę, że tak jak odlepiamy plaster, od razu szybko sprawdźmy, co my tu mamy. 2 złote, czyli mamy zwrocik. Czyli już nie jest tragicznie, bo już wiemy, że coś tam nam wpadło. Prawda? Już na pewno mamy 2 złote, na pewno nie wyjdziemy totalnie na zero dzisiaj. Chociaż mam nadzieję, że to będzie więcej niż te 2 złote, no bo to jednak dosyć spory minus. Zima cały czas za oknem króluje. Zobaczmy, czy w zdrapce też będzie rządzić. Co ja drapię? Mamy dziewiątkę i ósemkę? Ósemkę, proszę, jakie liczby nam wygrywający dali. 8 i 9. Zobaczymy, czy to będzie oznaczać sukces, czy raczej porażkę. No już widzę 1, czyli niestety tu porażka. Szóstka, czyli też niestety nie. 0 jest, ale jest 3. Jest 9, ale przed nim jest 1. 3, no to w ogóle zupełnie nie. 35. Jest 0 i...
7, niestety oboczek. Niestety takie fajne liczby nam tutaj dali, ale dali nam również pustaka. ELIM. Aż mi poleciała, chciałem tak tylko, a cała mi poleciała. No dobrze, no zobaczmy, co tutaj królewska gra na to. Zobaczymy, czy będziemy mieli cały rząd diamencików. Jeden diamencik, 5, 8. Zobaczymy. Róża. Róża. Co to same róże? Bransoleta. Perła. Kufer. Tron. I bransoleta. Dwie bransolety. Dwie róże. A diamencika jak nie było, tak słuchajcie, nie ma niestety. Kontrolne A, B, O. Niestety, pustak. No to zobaczymy, co w szybkie 50 tutaj. Czy będziemy mieli w końcu te 50 zł wymarzone, albo po prostu dacie 50 tysięcy, to też będzie zgoda, co nie? Albo po prostu więcej. Sprawdźmy. Jest dwójka po raz pierwszy. Jest 50 zł po raz pierwszy. Jest, słuchajcie, 50 zł po raz drugi, no. 50 tysięcy. Dwójka po raz drugi. Ja wam powiem, że już chciałem krzyczeć. No po prostu. Wiecie, bo jak było mniej więcej tak, to byłem przekonany, jest kolejny 50. Trzecia 50, miałem 50 zł. Niestety, władowali nam tam jeszcze jedno 0, ale nie zniechęcamy się, bo jeszcze mamy trzy symbole. Mamy drugie 500. No też nie pogardziłbym oczywiście. Stuwa po raz pierwszy, a tutaj 4 złote, czyli niestety. W tej grze tutaj nic, no ale to może w bonusiku te 50 zł będzie. Niestety jest sztabka, czyli nie jest to wygrywająca zdrabka. Set J i B. Lądujesz w koszu. Oj, dzisiaj słabo, słabo, słabo tydzień zaczynamy. Mam nadzieję, że potem będzie lepiej. To taki, wiecie, ten tydzień mamy z długim weekendem, przynajmniej dla, myślę, że dla większości, no bo gdzieś tam ten szósty jest wolny i ten siódmy to aż się prosi, żeby pokryć jakimś urlopem, prawda? No ale długi weekend długim weekendem, a tutaj zdrapeczka jeszcze jest, szczęśliwe linie. Sprawdźmy. Ananasik. Ananasy. Tu mamy ananasa, tu mamy ananasa. I to by było na tyle ananasów, a pojedźmy tak dzisiaj inaczej. Zawsze tak lecimy rządkami, a dzisiaj sobie pojedźmy wierszami. Słonik teraz. No i słonik się okazał pusty, niestety. Nie widzę słonika. Banan. Bananek. Mamy banana, tu mamy banana. I to by było na tyle bananów. Trefl. Tutaj jest trefl, tutaj jest trefl. I to by było na tyle trefla. Tęcza, słuchajcie. Tęczę mamy tutaj, tutaj jest też tęcza. Dobra, myślę, że to by było na tyle tęczy. Klucz. Klucz na pewno jest tutaj. Tutaj również mamy klucz. Dzwon. Dzwoneczki, dzwoneczki, gdzie one są? Nie ma niestety.
Gruszka, słuchajcie. Gruszka jest tu, czyli jeszcze tylko jabłuszko i już będziemy mieli wygraną. Więcej gruszki nie widzę niestety. No to co mam tu? Tutaj mamy śliwkę. Śliwka jest na pewno tutaj. I to by była jedna śliwka w całej zdrabce, słuchajcie. Śliwka w kompocie. Wisienki. Wisienki to są zazwyczaj na torcie, ale może w naszej zdrabce też są. Tak, są tutaj. Po jednym symbolu drapiemy, no ale tak nam tutaj dają, to tak drapiemy, co nie? Cytryneczka. Cytrynka jest tutaj. Tutaj również jest cytrynka. Łe. No dobra, zaraz tu nadrobimy. Korona. Korony niestety nie ma. A krab? Kraba niestety również nie ma. Truskawka. No, co to za zdrabkę nam dali? Same puste symbole, słuchajcie, co? Tak nie powinno być. Musi się ze mną zgodzić. No, nie ma jak nic. Truskawki niestety nie ma. Garnek. No garnek przynajmniej jest. Szkoda jeszcze tylko, że nie daje nam wygranej. Pomarańczy jeszcze i będzie wygrana. Kości. Kości niestety brak w tej zdrabce. Pik. Symbolu pik nie ma niestety. Jest serce, jest diament, jest trefl, który już jest zdrapany zresztą. No dobrze, jedźmy dalej. Podkowa. Podkowa jest jak najbardziej, ale wygranej nam niestety nie daje. Biedroneczka, słuchajcie. Biedroneczka jest tutaj. Tutaj mamy również biedronkę. A dzwonów nie było. Były dzwony, no jakaś ślepota ze mnie. Dwa koło siebie były, a ja je nie widziałem. Ja nie mogę. Co to jest za człowiek, co nie? Tu jest jeszcze biedroneczka. No ale tak czy owak, niestety wygranej tutaj nie mamy. Winogrono. Winogrono jest tutaj, ale jeszcze arbuza potrzebujemy, a arbuza niestety nie było. Księżyc. No to tu mamy trochę tego księżyca, fajnie. Ale niestety cały czas brakuje nam słoneczka, diamentu, serca. Pomarańczy. Arbuza. No dobrze, sprawdźmy co tu jest. Sakwa. Sakwa jest do zdrapania, ale niestety ona akurat nam wygranej żadnej nie daje. Sprawdźmy tak na szybko. Jabłka nie było. Arbuza niestety nie było. Diamentu nie było. Pomarańczki nie było niestety, serduszka nie było, słoneczka nie było też. No niestety, sprawdźmy, czy na pewno dokładnie, niestety kontrolne A, Q i S potwierdzają, że tutaj mamy pustaka. No to takie szybciutkie podsumowanie, tutaj mamy pustaczka z numerkiem 23.
Tu mamy pustaczka z numerem 49, pustaka z numerem 92, pustak z numerkiem 87, pustak z numerkiem 97. No i tutaj jeszcze malutki pustak z numerkiem 190. I to wszystko niestety z żalem ląduje w koszu, a jedyna zwycięska dzisiejsza zdrabka to jest pensja z numerkiem 38, która da nam całe wielkie 2 złote, słuchajcie. Szału nie ma, ale lepsze 2 złote od zera. Z tym się na pewno wszyscy zgodzimy. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj, za oglądanie, za trzymanie kciuków, za to, że mogliśmy tutaj ten poniedziałek miło spędzić czas, chwilę w ten poniedziałek, trochę zacząć tydzień razem, wspólnie. No i co? Myślę, że widzimy się już jutro. Ja ze swojej strony jeszcze tylko zachęcę do zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Zostawienia łapeczki w górę, miły komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło taki przeczytać. Ja już Was dłużej nie zatrzymuję. Do zobaczenia. Cześć!